działanie jakby pokazuje realność, możliwości. Realne możliwości, tak? Czyli że w chwili obecnej ten popyt jest zgłaszany stosunkowo nisko, ale dlatego, że nikt nie widzi rozwiązania, nie albo rozwiązanie nie jest dostępne. Tak? Dla przykładu, tak? Jeździcie Państwo do Trójmiasta, obwodnica południowa Gdańska jest w chwili obecnej obsługuje ruch o 50% większy niż zakładano. Tak? Już. Już. Tak? Jeżeli mówimy o pogłębieniu toru na Martwej Wiśle, już są pytania o duże jednostki. Znaczy tutaj jest akurat analogia do no, jakby wodnego transportu. Mieliśmy taki projekt, w którym pogłębiliśmy i poszerzyliśmy przesmyk między Martwą Wisłą a Wisłą Śmiało. Jak pytaliśmy firm, to zainteresowanie było śladowe, tak bym powiedziała, a w tej chwili jak robota jest wykonana, to w trakcie pogłębiania już było, a kiedy będziemy mogli przepłynąć, bo mamy już takie zapotrzebowanie, potrzebujemy statek o takim zanurzeniu. Mimo że tego nie sygnalizowano na tym etapie, na którym teraz jesteśmy przy drodze wodnej. Teraz ja będę grzeczny i wstanę. Proszę Państwa, sami się pogłębiacie. Najpierw mówicie stateczki 100-metrowe, teraz już olbrzymie mają. Nie. Wciąż mówimy o tych samych. My mówimy cały czas o tych samych. Chodzi o kabotaż, czyli przejęcie ładunków z tych dużych statków, które płyną do portu w Gdańsku. I tak się rozładowuje w Rotterdamie, w Holandii. 40% ładunków jest przewożonych dalej małymi statkami. I o tym tylko mówimy. Ale to statki tu będą stały. Tak? Które? Oczywiście, że nie, one będą w DCT stały. Nie będziemy pojęć. Nawet przewóz kilkuset kontenerów z Gdańska do Elbląga powoduje ogromne obniżenie kosztów. Jeżeli miał moderować Dobra, a ja mam, przepraszam. Nie, moment, ja bym chciał, żeby pan skończył, bo jakby pan zaraz jeszcze pana wypowiedź. Ja bym chciał coś o turystyce powiedzieć, na pewno to interesuje mnie, że na podstawie tego, co przeczytałem, to się interesuje już od wielu lat. Powiem tak, że są budowane, jest budowany piękny przystań w granicy morskiej. Granica jest przeciwna, ja się zastanawiam, dlaczego są budowane sobie takie źródło dochodów. I już jest planowane z mniejszych przystania typu Szutowo, Kąty Rybackie, Rybina i tak dalej, nawet Mało. Jest to dla nas szansa, żeby to wszystko ruszyło. Znaczy na pewno zwiększy się zainteresowanie. Oczywiście. No, ale w momencie jak będzie bezpośrednie połączenie. Dziennie w lecie po zalewie. No bo nie ma połączenia. Jak będzie to połączenie, to tak nie będę wpływać. Zobaczcie, raz w tygodniu przynajmniej. I latem widzę setki z tych stoi na marinie, jak tu, ale tu pływa. No nie wypływają, ale na morze. Pływają. No to kolega zaczął mówić, dajcie temu panu dokończyć. Proszę pani, ja nie rozumiem. Jest pani osobą, która się, ja tylko wyjaśnię, jest pani osobą, która się orientuje. Widzę, że śledziła pani to i tak dalej. Z tych dokumentów właśnie wynika, że jak przekopiemy w Piaskach, to będzie jedyny moment niebezpieczny dla krynicy morskiej. Ja nie rozumiem, jak wy możecie w ogóle zadawać takie pytanie. Wtedy nie będzie plaży w Krynicy Morskiej. A jak przekopię trzy. Dlatego, że... Ale ja jestem blisko prawdę. Dobrze, okej, przepraszam. Ponieważ pani jest ze Skowronek, chciałam powiedzieć taką rzecz, że tak jak było tu pokazane, Rumowisko w kierunku wschodnim przesuwa się około kilometra, czyli to już jest za Skowronkę, to jest tam gdzieś 18, a Rumowisko to jest nic innego, tylko piasek o jednej gramaturze, a w kierunku zachodzi o 40 metrów, także to nie ma tragedii. Wszystko jest. Ja jako dziecko bywałem na plażach, w których 20 metrów dalej wypływała rzeka, na przykład rzeka Rega albo rzeka z Jeziora Łebsko i naprawdę nie pamiętam, żeby tam były jakieś. Nie wiem, na jakieś starze rzeczy, że to naprawdę nie ma się co martwić. Znaczy, przepraszam bardzo, mogę coś dodać, bo to widzę, jest istotny problem. To, że te zmiany będą, to nie znaczy, że te plaże znikną. Ale co? One będą dalej. Chodzi o to, że po prostu będą te zmiany większe niż są w chwili obecnej. Może też się zmieniają. Dlaczego? Nawet w tej chwili się zmieniają, to jest
prawda. A jeszcze rok tutaj, bo tu nic nie wspomniał z państwa. Chodzi o to tylko, że te zmiany będą obserwowane. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć państwa wykład, bo że tak powiem, rozplantowanie tej ziemi, która zostanie wydobyta jako urobek. To nie tylko muszą być wyspy i jakieś łapy. Ta ziemia może iść na podwyższenie wałów przeciwpowodziowych, na obniżenie miejsc depresyjnych, wiadomo, bo jesteśmy na żuławach, no to są depresje. Także to nie tylko są łaki, pomysły dla ptaków, to też jest bardzo fajna sprawa, ale też sprawy przeciwpowodziowe. Jak również miliardy ton, które świeżego, czystego piasku, które zalegają niżej, mogą służyć równie dobrze do wykonania pięknych plaży na Zalewem. No to jest przewidziana. Także to jest naprawdę multum możliwości. Uważam, że... plaża nad Zalewem była, tylko pan nie pamięta. Ja byłem ostatnio, to jest taka plaża, jak dobrze, pan się uważa, że to pan się zgłasza. Ja się zgłaszam, jestem mieszkańcem Kątów. Jak moje tutaj życie pokazało, nie tylko ustnie działam dla dobra tej, bo działałem dla dobra w kilku różnych rzeczach i mam pewne zasługi dla Kątów Rybackich i dla sztuki. Powiem o bardzo przyziemnych, które ja widzę korzyści dla naszej gminy. Po pierwsze, jak wiecie, taka dziura w ziemi to jest korzyść, który ludzie będą przyjeżdżać oglądać. To jest w ogóle bardzo prymitywnym językiem. Jest to jakaś atrakcja. Każdy, który się tam zatrzyma, podjedzie, zostawi 10 groszy na terenie gminy, bo kupi Coca-Colę, Pepsi-Colę i to tak dalej. Jedna rzecz. Druga rzecz. Budowa ma trwać 7 lat. Z tego bardzo dużo będzie przeprowadzane na Mierzei. 4 lata. 4 lata na Mierzei, to przepraszam. 4 lata. Przez 4 lata mówimy o przedłużeniu sezonu. Że nie mamy po sezonie ludzi w Czasowiczu. Przez 4 lata będą tu ekipy, personele. Polacy, Niemcy, Holendrzy, bym się wcale nie zdziwił, jakby taką inwestycję weźli. Zagraniczni, bo to nie tak. Co? Nie wiem, kto przyjedzie, ale będą i będą mieszkać. Będą mieszkać przez cały rok i ludzie będą, knajpy będą działać, noclegi będą działać, będą różne takie... Będzie, czy nie będzie? Jak będą mieszkać? To gdzie oni będą mieszkać? To gdzie oni będą mieszkać? Jedno to, druga rzecz. Pamiętacie, byle gdzie ta draga, czy pogłębiarki wsadziły ten swój ten? Pamiętacie te wyśpiny tam bursztynia, że stało? No i co? No i szkło. No to ty nie będziesz, ale są tacy, którzy tam pójdą i zarobią i wydadzą te pieniądze tu. Jak przeryjemy tą całą Mierzeję, to tu będą tony bursztynu, nie tam po garstce. Jak te wyspy będą... No to się śmieje, no. Bo sprzedajesz nadzieję, człowiek. Nie sprzedaję nadzieję, bo ja widziałem, ile ludzi stało z koszami i łapało buźnią. Który nie widział tego? Tutaj na tym ile nałapało buźnią? To są nasze konkretne. Po trzecie, mamy dziadowską jedną drogę, mamy słabe